konferencje dla korzyść miałyby polegać na tym, że Chiny zatrzymały i mogą dalej utrzymać blokadę, zatrzymały dostawy surowców energetycznych, przede wszystkim gazu ze Stanów Zjednoczonych. Być może zmuszą także inne kraje do restrykcji wobec Chin. I tutaj otwiera się jak gdyby możliwość zwiększenia eksportu rosyjskiej ropy naftowej, gazu i tak dalej do Chin, żeby tu wypełnić lukę. To jest to rozumowanie dość pragmatyczne, oparte na wykorzystaniu szansy zwiększenia wymiany handlowej z Chinami. To jest jedno myślenie i ono oczywiście zakłada, że ta wojna będzie bardziej aktywna niż obecnie. A drugie myślenie jest takie, że w istocie rzeczy to ta współpraca z Chinami to nie jest dobry pomysł. I tu jest to powiedzenie, którego użyłem wcześniej, że no dwa niedźwiedzie w jednym legowisku to jest, nie da się tego utrzymać. No tutaj nie można w istniejący, mając na uwadze obecną sytuację polityczną w Rosji, określić, w jakim kierunku pójdzie zaangażowanie Rosji w tej wojnie. Wydaje mi się, że przez dłuższy czas to takiego rozstrzygnięcia nie będzie. Będzie raczej oczekiwanie. Natomiast co do sojuszu niemiecko-rosyjskiego, to jest to wariant związany z, po pierwsze, z wojną gospodarczą, z wojną handlową umiarkowaną, w miarę spokojną i długotrwałą. Bo wówczas dopiero mogłyby słabnąć zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone. Wtedy dopiero istniałyby warunki do tego rodzaju fuzji Niemiec i Rosji. Z pewnością ani Stany Zjednoczone, ani Chiny, proszę zauważyć, tu już jest konsensus, nie są zainteresowane tego typu rozwiązaniem, ponieważ ono stanowiłoby pewien magnes do włączania do tego dwubiegunowego układu europejskiego, również innych krajów europejskich, praktycznie biorąc w ślad za Niemcami, a także niektórych krajów europejskich i azjatyckich w ślad za Rosją. Więc tutaj wydaje się, że jest to poza obszarem zainteresowania zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Chin. Co do Brexitu, to jest odrębna sprawa. Jest to bardzo dyskusyjny temat. Myślę, że słabo się wiąże z naszym tematem, a przynajmniej ja nie mam w tej chwili dostatecznej wiedzy, ażeby zachowania polityków brytyjskich tłumaczyć w tym kontekście. No, ostatnia kwestia to jest trochę szersza i może ja tylko skrótowo powiem, że nie chodzi o to, czy możemy wykorzystywać nasze patenty samodzielnie i tak dalej. Problem jest głębszy. To jest kwestia suwerenności ekonomicznej i politycznej Polski. Ta suwerenność niestety, ale z każdym miesiącem staje się coraz bardziej iluzoryczna.
A jeśli Ja mówię, no tak, nie ma tej suwerenności, albo jest ona tylko iluzją, no to tego rodzaju inicjatywy, one nie mają racji bytu, ponieważ kto inny za nas myśli. Dziękujemy. Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy, kto jest z nami. Prosimy. Halo, halo. Halo. Proszę bardzo, jest pan na antenie. Proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzwoni Michał z Warszawy. Witamy. To pan Michał, przyciszamy radio, dobrze? Teraz. Tak, już przyciszyłem, przepraszam. Witam serdecznie pana profesora, wybitnego specjalistę spraw prawa międzynarodowego. Uważam, że temat jest bardzo, bardzo ciekawy i perspektywiczny. No, dziękuję redakcji za przygotowanie tego programu. Wydaje mi się, że Stany Zjednoczone przypominają w tej chwili Cesarstwo Rzymskie na 200 lat przed upadkiem. To znaczy są słabe wewnętrznie. Duża część społeczeństwa amerykańskiego jest, mówiąc brzydko, jest bezproduktywna. Ci ludzie żyją z socjalu. Poziom edukacji publicznej w Stanach Zjednoczonych na poziomie podstawowym i średnim jest bardzo niski i ci ludzie nie potrafią się dostosować do realiów rzeczywistości, nie potrafią włączyć się w budowę, wzmacnianie potencjału gospodarki amerykańskiej. I Ameryką rządzi administracja nadmiernie rozbudowana, gospodarkę rujnuje przerośnięty do wielkich wartości socjal oraz wielkie korporacje, które zaczynają pracowników traktować jak niewolników. Po prostu w Ameryce, moim zdaniem, toczy się wojna wewnętrzna. Neomarksiści próbują zniszczyć wolności amerykańskie, wolny rynek. Prezydent Trump stara się wzmocnić gospodarkę amerykańską, jak to się da. Stara się obniżać podatki, sprowadzać amerykańskie firmy, dawać zachęty do rozwijania przedsiębiorczości. I Chiny to jest smog, który został odbudowany. Ameryka i Europa Zachodnia budowały gospodarkę chińską jako przeciwwagę dla Związku Radzieckiego, który ze swoim potencjałem nuklearnym był maksymalnie niebezpieczny, a Chiny wyzwoliły się spod kontroli i zaczynają ekspansję na całym świecie, gospodarczą, militarną, cywilizacyjną. Ja nie mam nic przeciwko uczciwej rywalizacji, ale Chiny są krajem komunistycznym. Gospodarka wolnorynkowa może tam w każdej chwili być zdławiona przy pomocy terroru sił wewnętrznych i Chiny mogą z powodu, gdyby opanowały świat, to światem zarządzanym będzie rządził totalitaryzm, czyli szatan. Wydaje mi się, że drogą obrony Ameryki wewnętrznej i wolności gospodarczych, bo uważam Amerykę mimo wszystko za czynnik pozytywny i stabilizator polityki międzynarodowej, jest przywrócenie równowagi wewnętrznej. Obalenie tych właśnie tendencji marksistowskich, komunistycznych, wyzwolenie potencjału wewnętrznego poprzez podniesienie poziomu edukacji, likwidacji. Dzięki temu socjalu, bo ludzie, którzy są dobrze wyedukowani, są ludźmi pełnymi inicjatywy i małe i średnie i mikrofirmy amerykańskie nabiorą mocy i wzmocnią gospodarkę amerykańską. Tu przykładem jest gospodarka Korei Południowej, w której większość, główny napęd oprócz wielkich koncernów stanowią rodzinne firmy. I myślę, że to jest również, może to być przykład dla Polski, jeżeli Polska nie ma stracić
suwerenności do końca, a wręcz przeciwnie, być elementem stabilizacji sytuacji w Europie, to tutaj w mojej opinii też należy po prostu zlikwidować przerosty biurokratyczne, zacząć wspierać mikro i firmy i małe i średnie rodzinne gospodarstwa wiejskie, rzemiosło, polski handel, a nie także, że markety cieszą się wielkimi swobodami, a polska przedsiębiorczość po prostu ginie w oparach biurokracji i etatyzmu. Także myślę, że przyszłością świata i personalizmu i chrześcijańskich cnót jest wolny rynek oparty na małej i średniej przedsiębiorczości rodzinnej, która może być najważniejszym czynnikiem stabilizującym sytuację. Bardzo proszę o wyrażenie opinii pana profesora. Dziękuję panie Marku, dziękujemy, pozdrawiamy gorąco. No, tu jest kilka elementów, pan w zasadzie nie zadał żadnego pytania, w związku z tym ja mam swobodę komentowania. Ale jeszcze pan Michał, a już nie, rozłączył się. Tylko takie refleksy. Takie kawałki, fragmenty komentarzy. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, w Stanach Zjednoczonych sytuacja nie jest rażąco odmienna od sytuacji w innych krajach europejskich, a i nie tylko europejskich. Proszę Państwa, główny konflikt to jest konflikt między oligarchią finansową a społeczeństwem. To jest ten główny konflikt. I on w Stanach Zjednoczonych występuje bardzo wyraźnie. Mówimy tutaj o tej oligarchii finansowej, która jest oceniana jako ten 1%, prawda? To są głównie wielkie korporacje finansowe, to 2/3 oraz inne wielkie korporacje. A tutaj one tworzą ten system, budują ten system oligarchiczny. Stany Zjednoczone nie są krajem demokratycznym, a krajem oligarchicznym, co zostało dość dobrze udokumentowane już kilka lat temu. No i tutaj mamy może zbyt dużo pretensji w stosunku do społeczeństwa, które jest dławione przez ten system oligarchiczny. I zapewne pan by się zgodził, że nie można tak bardzo rozdzielać uderzeń złych opinii, obdarzać tymi negatywnymi cechami z całego społeczeństwa amerykańskiego, bo tak szczerze mówiąc, jak popatrzymy na nasze społeczeństwo, to ono jest też w dużym stopniu niechętne do pracy twórczej, bardziej chętne do konsumpcji niż do pracy. To jest szereg różnych wad, które też możemy sobie przypisać. Ale teraz to, z czym się spotykam wielokrotnie i tu jest ta płodna nadzieja wolny rynek. Właśnie ta idea wolnego rynku, zaraz o niej kilka słów powiem, to ona się tak zakończyła właśnie, że ta koncepcja wolnego rynku, ona otworzyła drzwi dla powstania i rozwoju tych wielkich korporacji i w końcu pojawienia się tej oligarchii finansowej. To są sprawy nieodwracalne, tym bardziej, że to nie jest wolny rynek. Wolny rynek jest na poziomie bardzo niskim. Tam fryzjer, sprzątaczka, ogrodnik, dentysta, to jest wolny rynek. A powyżej, tego wolnego rynku nie ma. Ja mówię to skrótowo, bo nie chodzi mi o to, żeby
wprowadzać akcenty polemiczne z tymi, którzy uważają, że wolny rynek jest świetny. Wolny rynek można stworzyć, ale wyłącznie na Księżycu. Na Ziemi tutaj już miejsca nie ma. Więc te iluzje, ale chcę powiedzieć, że gospodarka rynkowa, to pojęcie gospodarki rynkowej, ono powstało w latach 60. Nigdy wcześniej nie używano tego pojęcia. Używano pojęcia kapitalizmu, uznają, że są różne formy kapitalizmu. To pojęcie zostało wygenerowane wtedy, jak pojęcie kapitalizmu uznano za zbyt negatywne w konfrontacji z socjalizmem. Kapitalizm socjalizm uznano, że zneutralizować ten negatywny aspekt kapitalizmu, nawiasem mówiąc, bardzo w dużym stopniu to wynikało z krytyki ze strony socjalistycznej części świata, czy komunistycznej. No i czegoś takiego potrzebna, jak gospodarka wolnorynkowa, może uważać, nie ma i nie będzie. Może być rynek, tak, powinien być. Mogą być pewne regulacje rynkowe, które zapewniają wolność gospodarczą i utrudniają nadużywanie domowości. No bardzo pozytywne. Ale gospodarka jako rynek, to jest po prostu coś absurdalnego. Gospodarka nie może być rynkowa. Tak samo jakbyśmy powiedzieli gospodarka słoneczna. No, wszędzie jest słońce, więcej czy mniej, czasami w ogóle go nie ma, w nocy w ogóle go nie ma, dzień może być niebo zachmurzone, ale to na określenie gospodarka słoneczna jest czymś całkowicie nieprzydatnym. I to samo z tą gospodarką rynkową czy wolnorynkową. Proszę Państwa, to nie wyjaśnia. Owszem, rynek tak, ale rynek nie jako forma organizacji. Rynek nie organizuje. Oprócz rynku musi być jeszcze organizacja. A ta organizacja jest oparta na podziale pracy. To są pewne takie uwagi, które proszę traktować jako bardzo osobiste i wyrażające moje stanowisko, ale ja oczywiście nikomu nie chcę podważać jego punktu widzenia, prawda? Poglądów, tak. 22.55 rozmawiamy kulisy Wielkiej Wojny Handlowej USA i Chiny w kontekście też Unii Europejskiej, Wspólnoty Europejskiej i także Polski. Nasz gość, ekonomista, profesor doktor habilitowany Artur Śliwiński. Mamy kolejny telefon, prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami i skąd? Piotr, województwo podlaskie. Witamy panie Piotrze, bardzo proszę. Ja chciałbym zadać pytanie dla pana profesora, nie wiem, może ono nie padło. Chciałbym się zapytać odnośnie tej jakby, że złapany został ten agent przez ABW, to jakie rodzi to jakby konsekwencje dla naszego państwa ze strony Chin, czy jakaś odpowiedź z ich strony będzie, jak będzie, to jaka? I drugie pytanie, czy po prostu, no bo jak nieraz słyszymy tu Amerykanie, no na przykład nie można ich skrytykować TVN-u, bo pani ambasador no po prostu wytyczne mówi co można, czego nie można. Tak, ja mam takie podejrzenie, czy po prostu polskimi rękami nie został złapany przez Amerykę agent. No po prostu nie wiem, czy Polskę stać, żeby wchodzić między amerykańskiego orła a chińskiego smoka. No chyba, że nas po prostu ktoś tak popchnął. I dziękuję bardzo i proszę o komentarz. No więc ja na temat aresztu wszystkiego pracownika Huawei podejrzanego o szpiegostwo, bo tak dokładnie sprawy zostały przedstawione, już wcześniej mówiłem i mówiłem także o konsekwencjach, to znaczy nie ulega wątpliwości, że Chińczycy nawet gdyby z różnych względów, na przykład ze względu na sympatię, czy ze względu na jakieś...